moc Ducha Świętego rozpromieniała mroki codziennego życia, radości z codzienności i wszelkich łask Bożych. Niech Maryja prowadzi go do wiecznej szczęśliwości. Jeszcze pozdrowienie dla dziadka Kazimierza z Chodziwia, który odwiedził nas w sobotę z niedzieli na poniedziałek. I bardzo z głębi serca dziękuję, dziadku kochany, za to, że z nami jesteś. I ciebie też niech Maryja prowadzi. Są ludzie, którzy jeszcze mogą coś rozdać, rozrzucić. A są tacy, to tylko gromadzą, chomikują. To jest coś obrzydliwego, coś pazernego, coś chciwego takiego. Obrzydliwego, że tacy mają charakter niektórzy. Nie wiem dlaczego. Skąd się to bierze, skąd się to wzięło. Gratulujemy całej rodzinie. I dla mamy rozdawał i tak i tego, ale to jest jakaś taka dobra cena. Z tym, że jak bez matki, to wtedy nie. Osoba szlachetna, tak więc niech ją Maryja prowadzi. Się trzyma płaszcza Maryi, będzie wszystko dobrze. W tej Warszawie tylko każdy dziad garnie do tego i potem już się nie odzywa, jak ktoś skupi. Się nie odzywa. A teraz są takie opcje, że jest telefon komórkowy, to więc Mareczek udaje, że do niego SMS nie doszedł, a to jest nieprawdą, że nie doszedł, bo wszystko dochodzi. Teraz nie ma tak, że ktoś się omyli, czy kogoś omyli, oszuka na złotna grosza. Nie ma. Teraz nie ma, brakuje grosza, chcesz opcję włączyć, brakuje grosza, to ci nie dołączy. Trzeba doładować 5 zł, trzeba doładować 10 zł, czy tyle ile trzeba, ale nie ma grosza, nie załączy. Nie ma teraz na uśmiech, na podlizywanie się, na podżebrywanie. Nic nie da, po prostu nie załączy. I człowiek się topi i nie ma ratunku. Chciałam serdecznie pozdrowić mojego męża Waldemara, który miał wczoraj w cyfrowym świecie. W telefonii komórkowej, w telefonii internetowej, gdzie by to nie było. Wszędzie wszystko jest policzone na polskie grosze. Może i dobrze, że to nie weszło to euro. Także wszystkim życzę Bożego błogosławieństwa, dużo radości, wszystkiego co dobre. Dołączamy się do tych życzeń i życzymy całej rodzinie miłego popołudnia. Bóg zapłać, Bóg zapłać. Ty jakoś tak nie masz takiego drygu. Są baby, które biegają wszędzie, po wszystkich stołówkach, mają pełno jedzenia, a ty nie masz nic, nie umiesz. A ja mam inne zadanie, a nie latanie i marnowanie. Każda baba ma zadanie. Musi dzieci oprać, wszystko w domu zrobić i po prostu tyle obowiązków, a jeszcze pójdzie tam, a jeszcze to. No. Niestety są, no na bazarze. No. Przypominasz, co Janek mówił. Mówił babo. Ano widzisz. A to przypomnij sobie, co on mówił. Po ekonomii człowiek wykształcony. Już chyba wyżej nie trzeba, już chyba więcej nie trzeba. I on tak mówił, ty babo. Ja mówię, Janek mógłbyś być grzeczniejszy, bo... Sam się bał życia, bał się kobiet. A on mówi, przecież nie facet. A ja mówię, no słuchaj, no teraz jak tu się będzie robiła Ameryka, to lepiej, żeby to był facet. Bo facet jest silny, facet sobie da radę, a baba nie da rady, bo jest słaba. No. Pierdoła, Saska, ma już taki potencjał, się zesra przed życiem. Z takim potencjałem. Wszystko bez komentarzy. Takie zadanie, żeby komuś przyjść i zeżreć. To takie zadanie. To trzeba się puknąć w głowę. Zadanie to trzeba być kobietą obrotną. Trzeba być kobietą, jeżeli nie chcesz być kobietą, to jesteś po prostu babą. No i czego się dziwić to?